spotkanie poświęcone farmom wiatrowym zorganizował dziś w Suwałkach Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko po to, aby skonsolidować mieszkańców i poszerzyć ich wiedzę o wpływie wiatraków na ludzi. Zieliński zwraca uwagę, że na Suwalszczyźnie z roku na rok powstają kolejne turbiny. W efekcie zyskują duże koncerny, a miejscowi tracą, chociażby z powodu spadku wartości gruntu. Poseł uważa, że warto ten problem przedyskutować i zastanowić się, co dalej. Chcemy pełnej wiedzy przede wszystkim. Chcemy, żeby obraz nie był jednostronny. Jeżeli nawet w 1% uratujemy nasz krajobraz i zdrowie ludzi przed inwazją tych negatywnych inwestycji, negatywnych, jeżeli są budowane w sposób niecywilizowany, powtarzam to raz jeszcze, bo nie jesteśmy w ogóle przeciwni, przecież ja nie jestem przeciwny źródłom czy pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, tylko to trzeba po prostu robić z głową i w sposób racjonalny. Na zaproszenie posła odpowiedziało wielu przeciwników wiatraków, którzy w swoich gminach walczą z tego typu inwestycjami. Wśród nich był m.in. Stefan Kościuch z Kruszk, który od lat protestuje przeciwko budowie biogazowni, ale też obawia się ekspansji farm wiatrowych. Jesteśmy za odnawialnymi źródłami energii, ale nie nad naszymi głowami, mówił. Jest plan zagospodarowania przestrzennego robiony dla wsi Kruszki. Ma powstać w bezpośrednim na gruntach gminy, na gruntach wsi Kruszki 10 turbin, każda o wielkości 4,5 MW i obok w Pawłówce, obok, to w zasadzie to będzie jedna farma, jeszcze 8, czyli 18 na bardzo niewielkim obszarze wiatraków. I to będą wiatraki nad naszymi głowami, tak jak jest napisane w tej ulocy. I dlatego sprzeciwiamy się przeciwko takiemu podejmowaniu tematu, gdzie nie bierze się pod uwagę mieszkańców, ich dobra, bezpieczeństwa również. A już niejednokrotnie mówiłem, że to my w zasadzie mieszkańcy powinniśmy decydować o własnym losie. W rozmowach uczestniczyli też samorządowcy, jak chociażby Witold Liszkowski, wójt Puńska, który z powodu sporów mieszkańców o farmy wiatrakowe zrezygnował ze stanowiska. Decyzji Liszkowskiego nie zatwierdziła jednak jeszcze Rada Gminy Puńsk. Nie wycofałem swojej decyzji. Na razie 24 mamy sesję Rady Gminy. Będziemy ustalać niektóre rzeczy. W ogóle jest przewidziane wysłuchanie wójta w tej sprawie. No i zobaczymy, jak dalej się potoczą sprawy. Wiem, że mieszkańcy zbierają podpisy, żebym nie rezygnował. To też zobowiązuje. Zobowiązują te podpisy, które są przeciw wiatrakom, też zobowiązują i te podpisy, które są zebrane w sprawie mojego odejścia, ale nie są to stricto takie, że za wiatrakami coś takiego. W każdym razie trzeba to wszystko badać.